Aber diesen amazing grace vorne gestellt. Tutaj macie wyświetlone cudowna, taki tekst, cudowna łaska. Denn ich denke, du kannst ein Leben führen. Bo myślę, że każdy z was może prowadzić życie. Und du kannst nach Warschau gehen. Można jechać do Warszawy. Dann machst du Karriere. Można zrobić tam karierę. Und du bist wirklich, hast ein super erfülltes Leben gelebt. I można stwierdzić, że nasze życie było w pełni wykorzystane. Und am Ende des Lebens wird Gott dann über dein Leben schreiben. I na koniec twojego życia Bóg napisze coś o twoim życiu. Thema verfehlt. Pewien temat. Weil die Hauptsache hast du nicht bekannt. I tym tematem będzie jakby stracone, bo w tej głównej rzeczy nie rozpoznałeś w swoim życiu. Am Kreuz von Golgatha bist du vorbeigegangen. Przeszedłeś obok krzyża z Golgoty. Wenn der Michael kann mich beten, ich möge doch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und ein paar Bilder zeigen. Zbyszek mnie prosiłbym coś, co nieco opowiedział ze swojego życia i pokażę wam też kilka zdjęć. Ich habe kaum da welche. Bym pokazał kilka zdjęć, ale mało co mam. Wenn ich euch jetzt nur ein paar Sachen zeige, dann nur aus dem einfachen Grund. I gdy wam pokażę jednak kilka rzeczy, to z takiego prostego powodu, dass ich nicht der Typ war, der Karriere gemacht hat. Że ja nie byłem tym typem, który robił karierę. Und vielleicht wird ihr sagen, wow, ist ein kaputter Typ. I może powiecie, o, on jest takim zepsutym człowiekiem. Was will der uns erzählen? Co on chce nam opowiedzieć? Aber wisst ihr, Gott hat das Verachtete der Welt ausgewählt. Ale wiecie, Bóg wybrał to, co było... wyśmianego, no, może być, wyśmianego przez świat. Und deshalb darf ich mal als Verachteter zu Verachteten reden. I dlatego jako ten, który jest wyśmiany, czy znieważony, mogę mówić do was jako też tych znieważonych. Ich bin einfach nur only dieses Ding da. Tja. Was? No, musst du wieder rein. Klicken. Sorry. No, nicht escape, no, nur das nicht. Und jetzt? Sorry. Wo ist der Zeiger? Hat er sich aufgehängt? Ah, da ist er wieder. Okay, jetzt kannst du. Thank you. Das seht ihr schon. Das ist meine Mutti, mein großer Bruder. Nein, das könnt ihr gar nicht erkennen, das ist auch gut. Ja, du bist ein Broschüren. No, ich kann es trotzdem nicht gut erkennen. Ich bin der Jüngste von vier. Tutaj widzicie na tym zdjęciu, ja jestem najmłodszym z mojego rodzeństwa. To jest moja mama. Pochodzę z małej wioski. Etwas kleiner als Wieruszów. Mniejszej niż Wieruszów. Unter 1000 Einwohner. Unter weniger als 1000. Poniżej 1000 mieszkańców. In der Nähe von der Dillenburg Gegend. W okolicy miejscowości Dillenburg. Und in unserem kleinen Dorf waren so 800 Leute. W naszej wiosce mieszkało około 800 ludzi. Und irgendwo fast alles gläubig. I można powiedzieć, że praktycznie cała wieś była wierząca. Ganz anders wie bei euch. Całkowicie inaczej niż tutaj u was. Da gab es die freien Brüder, die geschlossenen Brüder, die Bundesbrüder, da gab es die evangelische Kirche, dann gab es die freie Gemeinde. Było wiele takich denominacji, na przykład wolni chrześcijanie, ewangelicy, kilka jeszcze można by wymienić. Und so bin ich groß geworden in dieser Zeit. I ja tak wzrastałem w takim środowisku. Aber ich habe in diesen 17 Jahren, die ich da gelebt habe, mieszkałem tam 17 lat. Habe ich niemand gehabt, der mal gesagt hat, Harald, komm, wir wollen mal beten. Ale nigdy nie miałem w swoim życiu takiej sytuacji, gdy ktoś by do mnie powiedział, Harald, chodź, pomodlimy się. Und bin also groß geworden letztlich ohne Gott. I tak można powiedzieć, że wzrosłem, czy wyrosłem bez Boga. Habe meine Jugend verschlafen. Przespałem moje młodzieńcze lata. Ja, und war einfach, ich kann sagen, 21 Jahre meines Lebens vergeblich gelebt. Mogę powiedzieć, że 21 lat mojego życia są daremnie przeżytymi. Dann mit 14 fing er an seine Karriere als Trinker. Jako 14-letni chłopak zacząłem swoją karierę jako pijak. Denn das habe ich auch gewusst, mein Lieben. Man kann Christ sein und nebenbei alle Sachen mitmachen.
bo ja to też umiłowani wiedziałem, że można być chrześcijaninem, a obok tego bycia chrześcijaninem można robić wszystko, co się chce. Mein Onkel sprach von Jesus und dann hat bei seinem Bier gesoffen und sich betrunken. Mój wujek często mówił o Panu Jezusie i w międzyczasie, czy później, zaraz po tym, jak mówił o tym, pił piwo sobie i upijał się. Das hat mich angeekelt. I to mnie bardzo zrażało. Mit all diesen, für mich waren die Christen alles Heuchler und Pharisäer. I dla mnie ci, którzy nazywali się chrześcijaninami, to byli obłudnicy i faryzeusze. Und weil es so schön war im Alkohol, dass man so schön benebelt war. I ponieważ alkohol to było coś takiego przyjemnego i dawało fajne uczucie, hat man immer einen drauf gemacht, immer Party. To moje życie polegało na imprezach. Und weiter, nächste. Und dann lebte man so Partyleben. I właśnie takie życie imprezowicza. Und man denkt, wow, das bin ich wirklich, ja, das sollte man nicht glauben. Ich habe auch heute dzisiaj ze Zbyszkiem też oglądaliśmy nasze zdjęcia i po prostu wyglądało się wtedy inaczej, bo żyliśmy pełnią życia. Ale mogę dziękować Bogu, że to nie było ostatnim słowem u Niego. Przynajmniej raz w tym moim takim ciągu alkoholowym mogłem umrzeć. Mein großer Bruder auf dem Bild ist heute noch Alkoholiker, lebt als Sozialfall in Siegen. Tutaj na tym zdjęciu widzicie mojego brata, który dzisiaj jest alkoholikiem i po prostu nie ma nic, żyje tylko z jakiejś pomocy socjalnej. Also wenn wir heute zusammen sind, wollen wir auch darüber nachdenken, dass wir unser, was unser Leben betrifft, auch Weichen stellen können, zum Guten wie zum Schlechten. I jak dzisiaj o tym mówimy, to pomyślmy, że nasze życie może się rozwinąć ku dobremu, ale i ku złemu. Gott hat es wirklich sehr gnädig mit mir gemeint. Bóg bardzo łaskawie miał na myśli, albo miał plany wobec mnie bardzo łaskawe. Und deshalb hat mir ein Lächeln geschenkt. Ich sag das nächste Mal bitte. I dlatego podarował mi taki uśmiech. Das nächste nochmal. Und da bin ich Gott sehr dankbar. I jestem Bogu bardzo wdzięczny, weil ich die große Gnade erleben durfte. Bo mogłem przeżyć tą wielką łaskę. Dass da, als ich in Berlin war, Leute Sorge hatten um mich. Bo gdy byłem w Berlinie, to byli ludzie, którzy troszczyli się o mnie. Und da kam mein Bruder, hat mir einen Kalender gebracht. I jeden z braci podarował mi kalendarz. Gute Saat. Dobry zasiew. Und einmal, wo ich wieder so richtig ganz unten war. I pewnego razu, gdy byłem tak całkowicie na dnie. Und dann hatte man so viel getrunken, dann Medikamente genommen. I piłem wtedy, mnóstwo leków zażywałem. Und dann wusste man, okay, es könnte heute Nacht dein letzter Tag sein. I tak mnie, takie opamiętanie, jak gdyby było, miałem w swoim życiu, że w porządku. Was macht ale man, dzisiaj może być mój ostatni dzień. Was macht man, wenn man Angst hat zu sterben? Co się robi, gdy człowiek sobie uświadomi i nagle ma taki strach, że może umrzeć? Was macht man? Co się robi? Co wtedy człowiek robi? Singen? Śpiewa się? Laut lachen? Śmieje się głośno? Myśli o tym, co będzie po śmierci. Man denkt manchmal, was nach dem Tod kommt. Richtig, auch was macht man, wenn man in großer Not ist jetzt gerade mal, wie bei mir? Ganz groß, das Herz klopft im Kopf, war ein ganz großer Not. Serce, można powiedzieć, bije wtedy w głowie i jesteśmy w wielkiej nędzy. Co wtedy? Modli się. Betet, betet. Natürlich, man betet. Zu wem? Do kogo? Zu wem betet man? Do kogo się modlimy? Tak. Zu wem? Bóg? 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 Bóg! Ja, bei mir war mein Problem. Ich betete zu dem Feuerwehrgott. Kennt ihr den? U mnie problemem było to, że ja modliłem się do takiego Boga, można powiedzieć, w cudzysłowie strażaka. Kennt ihr den Feuerwehrgott? Znacie takiego Boga? To? Czyli taki Bóg, który gasi pożary. Der hört immer, wenn man in Not ist.
I ten Bóg wysłuchuje zawsze wtedy, gdy człowiek jest w wielkiej biedzie. Ale am nächsten Tag, wenn es wieder gut ist, brauche ich ihn nicht mehr. Ale następnego dnia, jak już jest ze mną lepiej, to już go nie potrzebuję. So machen es Millionen von Menschen, so habe ich es auch gemacht. Właśnie miliony ludzi tak czynią i ja też tak czyniłem. Was hat das mit dem Kalender auf sich? I co to ma do rzeczy z tym kalendarzem? Da schenkte mir einer einen Kalender. Jeden ktoś podarował mi kalendarz. Und da stand dann drin Lukas 12, vers 20. I tam był taki wiersz Łukasza 12:20. Du Tor, du Narr, du Dummkopf, crazy man. Ty głupcze. Heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Dziś w nocy zażądam twojej duszy. Und was du bereitet hast, für wen wird das sein? I to, co przygotowałeś, dla kogo to będzie? Und dann wusste ich, haben die Christen recht? I wtedy wiedziałem, że chrześcijanie mają rację. Gibt's eine Hölle? Jest piekło. Dann gehe ich dahin. Jeśli jest piekło, to ja tam się znajdę. Und ich kann vielleicht morgen noch mal aufwachen, vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ja jutro być może się obudzę, ale może i nie. Und dann habe ich ganz einfach gebetet, Herr, vergib mir den Schrott, den Müll meines Lebens. I wtedy tak po prostu się pomodliłem, Panie, przebacz mi ten cały brud mojego życia. Und Gott hat mir die Gnade geschenkt, das zu glauben, was auf Golgatha geschehen ist. I Bóg darował mi łaski, by uwierzyć w to, co stało się na Golgocie. Genug von mir. Auf einmal, und das habe ich nicht gesucht. Nagle, i ja nie szukałem. Denn ich war sehr alternativ, Green Party und so, ja. Bo ja byłem bardzo alternatywny, taki... Die Frau, die fiel mir erst auf, weil sie Auto fuhr, sehr negativ. Ta kobieta wpadła mi w oko dlatego, bo... Weiß sie? Auto fuhr. Bo jeździła samochodem i to... Horrible. To było dla mnie bardzo negatywne, ja byłem taki z przekonania takim, można powiedzieć, ekologiem. Tak, ale Gott hatte viel Not mit mir. Ale Bóg miał wiele trudu ze mną, by mnie zmienić. Aber diese wurde dann der beste Teil meines Lebens. Ale ona stała się najlepszą cząstką mojego życia. Greetings, ja? Von her. Pozdrowienia od niej. Nächste bitte. Und dann hat uns Gott noch 5 Kinder geschenkt. I darował nam też 5 dzieci. Das ist das war ich mal. To war kein graues Haar. Nie miałem siwych włosów. Deborah, Frau Martin, Julia, Luisa und Stefan. Einer größer Problem als das andere, oder? Das ist so. Jedno większym problemem od drugiego było. Und noch ein nächstes. Und wenn die größer werden, werden auch die Probleme größer. I im większe dzieci, tym problemy się zwiększają. Tak, das ist in Potsdam. To jest w Potsdamie. So, und ja, was kann ich noch sagen? Co mogę jeszcze powiedzieć? Das ist nicht selbstverständlich. To nie jest samo przez się rozumiane. Weil ich sehr viele Kinder von Christen im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die in Berlin untergetaucht sind. Anonym. Bo poznałem mnóstwo dzieci, viele Kinder von Christen, ja. Wiele dzieci chrześcijan, die untergetaucht. So unter Wasser. Które tak jak gdyby zniknęły z tego życia. Und wenn die sagen, sie bekennen sich zum Herrn, glaube ich ihnen das. Jeśli moje dzieci mówią, że wierzą w Pana Jezusa, ja wierzę im. Ja, bei mancher Not, die ich habe manchmal. Mancher Not, ja, das lassen wir, muss noch nicht übersetzen. Some needs, what they have, what they make in their life. So, yeah, next one, please. We have a lot of lucky situation. Sorry, wir haben sehr viele wirklich auch schöne Zeit mit ihnen erlebt. Z naszymi dziećmi przeżyliśmy mnóstwo pięknych chwil. Und deshalb will ich im zweiten Teil so ein bisschen auch davon erzählen, wie man sich so kennenlernt. I dlatego w drugiej części też bym chciał o tym coś opowiedzieć, jak się poznaje. Das ist am Abend ihrer Verlobung. To jest wieczór, gdy oni się zaręczali. Und es war ihr sehr unangenehm, dass er den Arm um sie legt. Dla niej to było bardzo takie trochę niestosowne, że on ją objął. Ja, okay, next please. Julia, hast du doch gesehen, meine Tochter. Ja, Julia jest córką brata. Und das ist Papa Opa jetzt. Ja, jestem jako dziadek już.
Go on. Next, please. Das ist zweiter Sohn, unser Sorgensohn. To jest nasz drugi syn, taki syn z problemami, można powiedzieć. Aber Gott kann Probleme verändern. Ale Bóg potrafi zmieniać te problemy. Das will ich euch wirklich nur sagen. Chcę wam tylko powiedzieć. Und das macht Gott nicht, dass einen anderen Partner in euer Leben schickt. I to nie jest, Bóg nie zmienia tego tak, że daruje wam innego partnera w waszym życiu. Denn ich habe erlebt, dass Leute kommen und sagen, pass mal auf, wenn ich den Ring hätte in meiner Hand. I ludzie mówią często tak, zobacz, jeśli bym miał obrączkę na mojej ręce, dann würden sich meine Probleme ganz schnell verändern. To wtedy moje problemy zniknęłyby. Und ich kann euch sagen, ich habe Leute erlebt, die seit dem Ring richtig Probleme bekommen haben. I mogę wam powiedzieć, że znam ludzi, którzy od momentu ślubu dopiero wtedy zaczęły się u nich problemy. Und die haben wahrlich eine Hölle auf Erden bekommen. I można powiedzieć, że otrzymali piekło na ziemi. Das ist unser ältester. To jest nasz najstarszy. Ich hätte mir gewünscht, er geht nach Polen, nimmt sich ein junges Mädchen von hier. Ja sobie miałem takie życzenie, że on weźmie sobie dziewczynę z Polski za żonę. Aber er musste nach Libanon ziehen. Ale musiał wyprowadzić się do Libanu. So, und next one, please. So, jetzt möchte ich gleich noch ein paar Sachen sagen, weil der Zbigniew hat ja gesagt, Mensch, Harald, erzähl mal noch was. Also von Familie jetzt, stop. Jeszcze teraz parę rzeczy, ale już nie na temat mojej rodziny. Aber Gott hat uns in dem Moment, wo wir zum Glauben an Christus gekommen sind, etwas gesagt. W tej chwili, gdy uwierzyliśmy w Chrystusa, Bóg coś nam pokazał. Und er hat uns gesagt, Herr Jesus, jetzt geh hin in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. I Pan Jezus też powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Und manche brauchen einen richtigen Tritt, um das zu kapieren. I niektórzy potrzebują, można tak powiedzieć, prawdziwego takiego kopa, by to zrozumieć. Denn eins stelle ich fest, es gibt so viele Menschen, die haben keine Ahnung von Gott. To można stwierdzić w 100%, że jest tak wielu ludzi, którzy nie mają pojęcia o Bogu. Also haben wir uns irgendwann gesagt, seit 1980 ungefähr. Więc mówili nam mniej więcej od 1980 roku. Wir wollen einen Ort haben, wo wir immer ansprechbar sind. Że chcielibyśmy mieć takie miejsce, w którym byłoby możliwość porozmawiać. Tu widzicie, że to jest stoisko na ulicy, tam z tyłu jest metro, taka ruchliwa ulica. Und da versuchen wir eigentlich jeden Samstag präsent zu sein. I my staramy się na tej ulicy, w tym samym miejscu, co sobotę być z tym stolikiem rozstawionym. Nächste. Da kommen Menschen hin, die noch nie was von Gott gehört haben. I bardzo często pojawiają się ludzie przy tym naszym stoisku, którzy nigdy nic nie słyszeli o Bogu. My father-in-law. To jest mój ojciec w wierze. Das ist Bruder Werner Brehm. Den kann man gleich nochmal. Nächste. Da ist er, Werner, mein lieber Bruder. Das ist Dolly Liese, Nichte von Lilly Liese. Wer die kennt. Znacie braterstwo Liese. Und da kommen Menschen und haben nie die Bibel gelesen. Są ludzie, którzy nigdy nie czytali Biblii. Und woher sollen sie hören, sagt die Bibel, ohne einen Prediger? I Biblia mówi na jednym miejscu, skąd mają słyszeć? Und Gott sagt eigentlich, ich möchte gerade, dass du vielleicht hier und dort, in deinem Umfeld, wo du wohnst, ein Licht bist für die, die in Finsternis sind. Bo Bóg mówi, że ty, tam gdzie jesteś, w tej miejscowości, czy w tym otoczeniu, abyś ty był tym światełkiem. So habe ich versucht, seit 33 Jahren. I ja tak próbuję właśnie, czy spróbowałem przed i od 33 lat tak to czynimy. Wenigstens versuchen wir Samstag, wenn das geht, dort zu stehen. I staramy się, staram się każdą sobotę, by się tam znaleźć. Manchmal sind Kinder geboren, dann ging das nicht. Czasami, gdy dzieci się rodziły, nie dawało rady. Irgendwas anderes war gewesen. Wiadomo, że w życiu zdarzają się różne sytuacje, kiedy nie było to możliwe. Und trotzdem ist das nur ein kleiner Tropfen. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tych naszych starań, jest to malutka kropelka. Und Wieruszów ist eine große Stadt. Wieruszów jest relatywnie dużym miastem. Und hat kein Heiland.
i nie ma Hatheni. Highland Retter. Nie ma, nie zna Zbawiciela. Und da sollen wir einladen zu Christus zu kommen. I my powinniśmy zapraszać ludzi, by przyszli do Chrystusa. In Grabów, in Warszawa, in Katowice, in Opole, gdziekolwiek. Etc. Und manchmal gibt es sogar Gelegenheiten, ihr Lieben. I nawet są takie okazje. Das Bild hat Rüdiger gemacht. To zdjęcie zrobił Rüdiger. Deshalb habe ich das mal mit reingebracht, damit Rüdiger auch mit dabei ist auf dem Bild. I dlatego to zdjęcie też wstawiłem, żeby Rüdiger też był obecny w tej prezentacji. Endspiel Bayern gegen Schalke. To była ten Bayern München. Mecz piłki nożnej Bayern Monachium z Schalke. 2-0. 2-0. Wir hatten das Schild, wer Jesus hat, hat das Leben. I mamy taki napis, kto ma Jezusa, ma życie. Und da kommt das ARD-Team und wollte... ARD-Fernsehteam wollte Impressionen von dem Endspiel aufnehmen. I podeszli do nas reporterzy z telewizji ARD, dosyć popularna telewizja w Niemczech, i chcieli od nas usłyszeć, jakie mamy wrażenia po tym meczu. Oh, ihr habt die blau-weiß, die Schalke 04, ist das Absicht? I powiedzieli, o, macie tą tablicę w kolorach niebiesko-białym, tak jakie są barwy klubu Schalke. Czy to jest zamierzone? Nein, sag ich, das ist Zufall. Powiedziałem, nie, to jest zupełny przypadek. Aber sag, wissen Sie, was Fußball und das Evangelium verbindet? Ale zapytałem go, a wie pan, co łączy piłkę nożną z Ewangelią? Und ich sag, nein. On powiedział, nie. Aber sag, ich möchte es Ihnen sagen. To ja panu powiem. Und dann habe ich kurz erklärt, i krótko wyjaśniłem, dass durch die größte Niederlage Gott den größten Sieg errungen hat. Że wyjaśniłem mu, że przez największą porażkę, albo upadek, albo uniżenie się, Bóg daruje największe zwycięstwo. Also das, was so nach großer Niederlage aussah, als der Jesus gestorben ist am Kreuz. A więc to, co wyglądało na największą porażkę, gdy Pan Jezus zmarł na krzyżu, das hat Gott zum größten Sieg über Welt, über die ganze Ewigkeit hinaus gebracht. Bóg sprawił, że to się stało największym zwycięstwem w ogóle w historii całego wszechświata. Und dann sagte der Mann, oh, das ist gut, können Sie das nochmal sagen vor der Kamera? I ten człowiek powiedział, o, to dobre słowa, może pan to jeszcze raz powtórzyć przed kamerą? So kommt man manchmal auch ins Fernsehen, wenn man nicht will. I niestety też się człowiek pojawia czasem przy takich okazjach w telewizji, nawet jeśli się nie chce. Guck mal, es gibt so viele Möglichkeiten. Kinder wachsen bei uns auf, haben keine Ahnung, wie man in den Himmel kommt. I jest mnóstwo okazji, bo na przykład dzieci wzrastają wśród nas, i nie mają zupełnie pojęcia o niebie. Und da kannst du mit ganz einfachen Mitteln ihnen erklären, guck mal, so glaubt man an das Evangelium. I bardzo prostymi środkami można im wyjaśnić, jak się wierzy w Ewangelię. Das ist so easy, das Evangelium. Ewangelia jest tak prosta. Das verstehen Kinder. Dzieci to rozumieją. Soll ich das noch erklären? Soll ich das erklären, ganz kurz? Wyjaśnię krótko. Schau mal, so Gott ist ewig, wie ein Kreuz. Tutaj przedstawione jest kółko i to oznacza, że Bóg jest wieczny. Und Gott möchte uns bei sich im Himmel haben. I Bóg chce nas mieć u siebie w niebie. Wir haben nur ein Problem. Mamy jeden problem. Wir kommen mit so einem Herzen in den Himmel. Nasze serce wygląda tak i chcemy tak wejść do nieba. Ob wir aus christlichem Haus kommen. Obojętnie, czy jesteśmy z wierzącego domu. Ob wir eine ganz gottlose Vergangenheit haben. Obojętnie, czy żyliśmy do tej pory zawsze, czy ciągle bezbożnie. Spielt bei Gott keinen Unterschied. Dla Boga nie ma to żadnego znaczenia. Alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wszyscy zgrzeszyli, nikt nie osiągnie chwały Bożej. Aber Gott sagt, ich hab dich doch lieb. Ale Bóg mówi, ja Ciebie miłuję. Und deshalb komme ich und werde Mensch. I dlatego ja przyszedłem tutaj i stałem się człowiekiem. Und deshalb ist die ganze Botschaft der Zeugen Jehovas, die wir heute gesehen haben, so erbärmlich. I dlatego to całe, to co dzisiaj mogliśmy przeżyć, służba świadków Jehowych jest tak żałosna. Gott, oder er ist geoffenbart im Fleisch, sagt 1 Timotheus 3,15. 1 Tymoteusza 3,15 mówi, że Bóg objawił się w ciele. Wir Menschen können uns nicht im Fleisch offenbaren, wir sind Fleisch. My ludzie nie możemy objawić się w ciele, my jesteśmy ciałem. Aber Gott hat das getan. Ale Bóg to uczynił. Und er erlebt, wie das ist, getrennt zu sein von Gott. I on przeżył to, jak to jest być odłączonym od Boga. Und der Weg über Golgatha geht zum ewigen Leben. I droga do Golgoty prowadzi do życia wiecznego.
Droga przez Golgotę. I kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nie stanie na sądzie. Ze śmierci przeszedł do życia. I teraz daje, czy wydaje owoce dla Boga. Tak w taki prosty sposób można podawać dalej Ewangelię. I Słowo Boże działa. Możemy być 100% pewni. Krótko tylko opowiem. Przejdziemy dalej, ale jedno miejcie w swojej pamięci. Nie tylko te rzeczy, to co ja wam o was opowiedziałem, o sobie opowiedziałem, ale tego, który jest w pośrodku, żebyście o nim pamiętali. Tego z Golgoty. To on uczynił dla ciebie. Seine Liebe. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten. Oder kurz noch ein Lied singen, bitte. Możemy zaśpiewać jeszcze teraz jedną pieśń, taki przerywnik. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce.
miłości Boga widzę Jezusa wysławiam Cię, wysławiam Cię. My Ojcze Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas. We wszystkich świętych rzędzie ta chwała brzmieć już będzie, tak dziś, jak i powieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe. Nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwo te. Aniołów w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi świata wybrał za dzieci swoich przybrał, choć w grzechu żyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twoją.
I na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Twe imię, Jezu, nie zrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś ty i w Tobie dopełnianiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas, co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś ty, to w tym ukryty cel twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię na ziemię, tu stąpiłeś, szukałeś.
więc widzę łaskę, widzę Jezu Ciał, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Tak, good.
Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. Usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć i grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był wzbudzony. Nic zguby nam nie może nieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Twój zebrał się szczęśliwy lud, złączony przy Twym stole tu, zaprosząc Twej miłości. Przez kielich ten i chleba znak, Twą, Panie, śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy. Uwielbiamy wielkość Twą, po prawicy na Twym tronie siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągu wieńczony, w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch, On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc,
cześci. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zależony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie cześć i wywyższenie niech będzie Ci, Panie, na wieki. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony umarłeś za nas winnych, zelżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś. Więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi przed Tobą, sławiony Jezu. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadza.
już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół z tych oboleje. Amen, woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twą jej grozi zło. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie. Jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie. Jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli, łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki znój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród